No a to wszystko to są, nie będzie Państwa, jak to mówią, barany, które nie chcą czytać Pisma Świętego, które nie czytają, bo nie ma w zwyczaju, żeby Warszawa czytała. Także widzicie Państwo, Warszawa jest pozbawiona pokarmu duchowego, Słowa Bożego, Biblii. Warszawiacy nie czytają, katolicy nie czytają. No tak mówią, że wiesz, że barany. Nażre się tej sieczki, latają, wiesz, po tych wernisażach i myślą, że się czegoś nażrą. Wczoraj też Anita leciała jako ta biedna. Nie ma ani złotówki, ani nic. Telekamery. Się wymalowała, wiesz, bo tam ciężko wejść. I chodzi jej o ten stół oczywiście, no. O ten stół chodzi, bo nie ma w domu co jeść. Ale żeby ona, jak z tym Antonim rozmawiała tu, świadkiem Jehowy, żeby ona doceniła pokarm duchowy, to nigdy by nie była głodna. Jeżeli ktoś napije się tej wody, którą ja dam, nigdy nie będzie pragnął na wieki. No, właśnie. Przecież te strażnice, przewódcy, to wszystko jest oparte na Biblii. Tam jest tak dużo ciekawych rzeczy. Na przykład w Przebudźcie się jest powiedziane o mrówce, która składa pokarm na zimę. Uczeni przez wiele lat badali i nie doszli jeszcze do tego, że w ogóle jest taka mrówka, która składa pokarm, jak wiewiórka na zimę. Ale okazało się, że jest taka mrówka, bo Biblia mówi, no to jest. No, Biblia mówi prawdę. Cała historia Izraela jest pisana w Biblii, widzisz. Katolicy lekceważą Biblię i Żydzi też lekceważą Biblię. Ale żeby się powołać na Biblię w sensie rozwikłania problemów żydowsko-polskich, polsko-żydowskich, to przecież Biblia prym wiedzie. A nie, proszę Państwa, wiesz, prymas polski.